Wymiana tablicy wymusiła ustawa dekomunizacyjna, która zakazuje propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Na nowej tablicy pojawił się napis "Poległym za ojczyznę mieszkańcy Lubina". Nie ma teraz napisu Ludowego Wojska Polskiego, tylko jest "Poległym za ojczyznę mieszkańcom". Bo jedni i drudzy, można powiedzieć tak, tylko że tutaj żołnierze Ludowego Wojska Polskiego ginęli jako samo żołnierze, a ci, co części w drugą stronę szły, czyli były mordagi czy tak dalej, byli to oficerowie. Zmieni się również nazwa ulicy II Armii Wojska Polskiego w Lubinie. Przypuszczam, że musimy zrobić znowu tak jak tutaj z tą tablicą, tak żeby była jedna i druga strona zadowolona. Pomniki i tablice propagujące komunizm mają zniknąć z przestrzeni publicznej do jesieni bieżącego roku.